Tenisowe emocje sprawiły, że dzisiaj spotykamy się nieco później, ale gwarantujemy ten sam wysoki poziom. Magazyn Piłki Kobiecej witamy na kanale sportowym jak co niedziela. Dzisiaj, tak jak mówię, z lekką obsuwą, ale to wszystko ze względu na to, co działo się w Melbourne. U nas będzie równie gorąco, co w Melbourne, bo dzisiaj sprawdzałem, że około 30 stopni. U nas w studio myślę, że dyskusja będzie jeszcze bardziej gorąca. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kondycji polskiej piłki kobiecej, ale tej młodzieżowej głównie. Bo jednym z naszych gości jest Marcin Kasprowicz, a więc trener drużyny do lat 17. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Interesujesz się tenisem, śledzisz, bo wiem, że kilka godzin spędziłeś tutaj w redakcji oglądając mecz Rafę Nadala z Miedwiediewem. Oglądam tenis jak najbardziej i w wydaniu pani, w wydaniu panów. Dobry przerywnik pomiędzy tym, co się robi na co dzień. Taka odskocznia troszeczkę od piłki. Piłką nożną kobiet. Asia, ty team, dzień dobry przede wszystkim. Cześć, dzień dobry. Team Nadal czy team Miedwiediew, czy może jeszcze ktoś inny? Ja nadal żyję wspomnieniami tenisa z lat 90. Chwilę później Steffi Graf, Monika Seles. Martina Hingis. A Andrea Gassi, więc tak. Pete Sampras. Tak, o właśnie. To były te czasy, gdzie tak, no wiecie, jak człowiek jest młodszy, to później jak się do tego cofnie, to tak fajnie powspominać, ale tak, tenis zdecydowanie tak. Ale to jak zaczęliśmy tak od wspominek, to ty tutaj nam przed wejściem na antenę powiedziałaś, że brałaś udział w takim bardzo specjalnym meczu. Jako że dzisiaj będziemy dużo mówić o młodzieżówkach, ty w 97 grałaś w pierwszym meczu eliminacyjnym młodzieżowej kadry kobiecej. Wtedy to była kadra do lat 18. To były eliminacje do Mistrzostw Europy. Do lat 18, bo wtedy jeszcze nie było dwóch kategorii jak teraz, bo teraz mamy do lat 17, do 19. Wtedy była tylko jedna. Czekała młodzież na to, żeby w końcu te eliminacje móc zagrać. Pojechałyśmy na turniej eliminacyjny do Niemiec. Nie będę opowiadać, jaki był wynik, bo było wysoko, ale ja byłam taką już piłkarką, która już jeździła na kadrę A, więc powiedzmy była taka, byłam taką, nazwijmy to, wiodącą w tej młodzieżówce. Podszedł do mnie wtedy jeden z członków sztabu szkoleniowego i mówi tak, Asia, tak koło 15 minuty, bo wiemy, że będzie ciężko, to weź tam, daj się lekko jakoś tam sfaulować, żebyś poleżała, żeby nasz sztab medyczny mógł tam biec, żeby dziewczyny mogły sobie dychnąć, ale wiecie, na 15 minut, 0-3, a mi tam piłka gdzieś od głową latała, że ja jej nawet nie dotknęłam, więc takie to wtedy były dla nas ciężkie czasy, jakżeż to się u nas dużo pozmieniało i fajnie, że dzisiaj będzie można sobie o tym pogadać. Pozmieniało się to na lepsze. Marcin, ty jesteś idealną osobą, żeby porozmawiać o tej kobiecej piłce, bo ty od lat właściwie jest związany z kobiecą piłką, tą młodzieżową także. Jesteś takim przykładem, że można obrać sobie karierę trenerską, tak ją ułożyć, żeby była związana stricte właśnie z kobiecą piłką, bo te twoje romanse, nazwijmy to, z męskim futbolem były zdecydowanie epizodem w twojej karierze. Ty jesteś stricte sfokusowany na tym, co się dzieje w kobiecej. To prawda, no można w kobiecej piłce od samego początku funkcjonować i radzić sobie z powodzeniem, natomiast przede wszystkim trzeba mieć w sobie pracowitość, pasję i takie zaangażowanie do tego, co się robi. Fakt faktem, to już dobrych kilkanaście lat, bo od 2002 roku, można powiedzieć, zająłem się piłką kobiecą od samego początku, jeszcze będąc studentem czwartego, a później piątego roku studiów Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. No i się pojawił pomysł świętej pamięci rektora profesora Józefa Bergera na stworzenie piłki kobiecej w tym miejscu, gdzie jeszcze nigdy wcześniej tego nie było, więc ta ścieżka tak fajnie ewoluowała i organizacyjnie, i później trenersko, bo te początki oczywiście nie były łatwe, ale przy wsparciach najbliższych i organizacyjnych i rektora zbudowaliśmy piłkę kobiecą w Białej Podlaskiej, która z sukcesami widniała przez wiele lat na mapie polskiej piłki nożnej kobiet, łącznie ze szkoleniem zawodniczek, które predysponowały i regularnie bywały w reprezentacjach młodzieżowych i seniorskich. Usłyszałeś o tym pomyśle wejścia do kobiecej piłki, to miałeś jakieś wahania, czy to był na tyle ciekawy projekt, że nawet chwili się nie zastanawiałeś? Tylko mów szczerze. No, nie, tak naprawdę się nie zastanawiałem, tylko na początku to bardziej wyglądało w formule takiej zabawy, gdzieś tam eksponowania swojej radości i tutaj dawania też i na pewno satysfakcji młodym adeptkom piłki nożnej kobiet do tego, żeby jeździć na turnieje, żeby grać w lidze,
żeby tutaj rozwijać się na tym poziomie, ale też i na poziomie trenerskim. Ja jako trener gdzieś tam te początki miałem też i podczas pobytu na różnego rodzaju stażach trenerskich, ale gdzieś wywodząc się z męskiej piłki w szkoleniu. Natomiast później jakby przekładając to na piłkę kobiecą, no to już wiadomo, swój klub, swoja drużyna, potem kolejne drużyny. To był to piękny czas i takie moje głębokie, bardzo miłe i bardzo takie ekspresyjne wspomnienia, bo jednak zakładając coś, czy będąc współautorem założycielskim i później ewaluowaniu poprzez drugą ligę, awansem do pierwszej ligi, awansem do ekstraligi w krótkim czasie, no to spowodowało, że no ta satysfakcja była, te paliwo do pracy było takie niesamowite, wysokie, jak te oktany buzowały. Była 98 na pewno, nie 95. Tak. Więc to było naprawdę cudowne. Jest cudowne, bo tej energii i pasji nie umyka, a jest coraz więcej, bo tu się pojawiają nowe zawodniczki, nowe wyzwania i nowe takie projekty. Ale masz taki przegląd już właściwie, można powiedzieć, 20-letni, jak się chociażby młodzież zmieniała. Ja jestem ciekawa twojej opinii, bo wiecie, często się lubi narzekać, a jaka młodzież teraz jest, kiedyś to było, a teraz to młodzież jest fatalna. A ja mam właśnie takie odczucie, że dzisiaj młodzież ma o wiele więcej możliwości. Oczywiście kwestia skorzystania z tychże możliwości. A jak ty patrzysz na aktualny poziom, taki ogólny młodzieży? Jak to zestawisz z tym, jak zaczynałeś pracę w piłce kobiecej? A jak się to teraz kształtuje? Pomijam już liczebność, jaka jest oczywiście dziewczyny, które futbol trenują, bo to jest oczywiście, no ciężko to zestawić, bo te liczby tutaj na zdecydowany plus aktualnie. Jak patrzysz na takie ogólne umiejętności, wyszkolenie, sprawność ogólną także, bo to też jest ciekawy wątek dzisiaj takich młodych dziewczynek, to jak to zestawiasz na przestrzeni lat? Myślę, że ten aspekt to można rozpatrywać dwojako, w obszarze ilościowym i w obszarze jakościowym. W obszarze ilościowym to, co wspomniałaś, Asiu, piłkarek mamy zdecydowanie więcej trenujących. Mówimy o kilkudziesięciu tysiącach nawet, bo rozpatrując to w kategoriach turniejów, które się pojawiają, a mamy taki największy turniej w Europie, jak turniej z podwórka na Srebrno-Puchar Tymbarku, to cyklicznie co roku w tym turnieju bierze udział ponad 100 tysięcy zawodniczek, więc no to jest wymiar nieprawdopodobny. Natomiast już rozpatrując to w kategoriach obszaru, jakim są rozgrywki ligowe, no to relatywnie wiadomo, że tych piłkarek jest mniej, bo to są już piłkarki, które są rejestrowane w Ekstranecie, w systemie Polskiego Związku Piłki Nożnej. I ta liczebność jest zdecydowanie większa. To jest ten jeden obszar. Drugi obszar, ten jakościowy, to zdecydowanie mogę podkreślić, że jakość szkolenia w przeciągu 20 lat to zmieniła się diametralnie, bo po pierwsze systemowo rozpoczęto szkolić dziewczynki, czy to w drużynach chłopięcych, czy to w dziewczęcych. Dwa, jakościowo pod względem już tych obszarów, co często rozmawiamy, te filary piłkarskie tworzące profil piłkarski, jakim jest technika. Technika fundamentalna jest na zdecydowanie wyższym poziomie. Piłkarki są zdecydowanie lepiej wyszkolone technicznie. Na poziomie taktyki gry, gdzie systemowo jak były gry piątkami, siódemkami, dziewiątkami się grało, wchodząc na boisko duże po 11, to rozumienie gry i świadomość jest też zdecydowanie wyższa, zdecydowanie lepsza. W aspekcie motorycznym, jakby kluczem do całości przede wszystkim jest diagnostyka. I to, co mój poprzednik 2 tygodnie temu powiedział, ten Rzepka, wychodząc od diagnostyki, czyli od testów, po diagnostykę, kontrolę bieżącą poprzez narzędzia, jakim jest między innymi GPS, bo akurat pracujemy na katapulcie, to powoduje, że mamy materiał, który relatywnie pokazuje, gdzie jesteśmy. Czyli to jest lepszy materiał niż był 20 lat temu. Znaczy przede wszystkim jest go więcej. Przede wszystkim jest diagnozowany. Mm-hmm. Wcześniej nie było narzędzi takich, z których mogliśmy skorzystać. Najpopularniejszym narzędziem był krokomierz, a później już bardziej nowoczesnym to był zegarek, pulsometr Polara i to tylko i wyłącznie na tym można było bazować. A w piłce kobiecej jeszcze tych pieniędzy, środków finansowych było relatywnie mało, więc no, klubów nie było stać na to i te pieniądze były
scedowywane na inne obszary, które były istotniejsze do wydatkowania. No ale tak samo wspomniałeś o taktyce. No ja, wiecie, też pamiętam taktykę, dajmy to w cudzysłów, sprzed lat. Mhm. Miałam kiedyś taką odprawę, że było narysowane boisko, koło i moje założenia taktyczne na ten mecz były następujące. Asia, biegasz w tym kole. Okej. Okay. Wiecie, to można się tak pośmiać, ale wiecie, no tak, to jest kosmos, jak się to pozmieniało. I jak my byliśmy opóźnieni, w momencie, kiedy już inni byli daleko, daleko, wspominałam o tym naszym meczu młodzieżówki z Niemkami. Wiecie, to nawet człowiek nie był w stanie sfaulować takiej Niemki, bo nawet nie był w stanie za nią pobiec. Zdradzi, ile się skończyło, bo to będzie, myślę... Dużo było. Ale była dyszka, czy nie? Chyba, że nie. Nie, pan, wymazałam to z pamięci. Ale okay. Wiecie, bo ja czasami słucham byłych piłkarek, które opowiadają, jak to kiedyś było. No, no nie było, no nie było. Było wesoło, było fajnie, było ogólnie... Człowiek miał pasję i tak dalej, ale tak jakby spojrzeć obiektywnie, całościowo, no to jest kolosalna zmiana w każdym aspekcie. I ja zazdroszczę dzisiaj tym młodym dziewczynkom, że mają takie możliwości. Marcin, powiedziałeś o tym barku. No matko boska, wychodzisz na Stadionie Narodowym, masz 10 czy tam 11 fantastyczny lat. Fantastyczny moment. Przecież to Jezus, to ja mam... Nie, no, słuchajcie, to przecież to jest kosmos jakiś. Jest słuchajcie, no właśnie, bo to jest ten pierwszy moment taki, gdzie te zawodniczki rozpoczynają ten proces, taki systemowy proces szkolenia, grają w turnieju z podwórka na Stadion Puchar Tymbarku, to co się mówisz, na Stadionie Narodowym, na głównej płycie wychodzą, grają mecz finałowy. Transmisja w telewizji. Emocje są nieprawdopodobne, ale muszę przyznać, że gro tych dziewczynek, które tam grały, aktualnie są naszymi reprezentantkami kraju. Więc to jest idealny etap pokazujący, jak wygląda ten model szkolenia poprzez rywalizację i współzawodnictwo. Ale bardzo na takim poziomie fair play, bo ja jestem zbudowany, jestem zachwycony tym turniejem, bo później, tak jak już rozmawiamy na poziomie reprezentacji, to jest właśnie ten poziom. Te są najlepsze, wyselekcjonowane, bo wybierane piłkarki z jednej grupy, z drugiej, trzeciej jako drużyny, później jako kadry województwa, a finalnie jako reprezentacja Polski. To jest to piękna, piękna sprawa. Natomiast jeszcze w nawiązaniu do tych aspektów motorycznych, z każdą dekadą też i zauważamy, jest naturalny progres w tym, że zawodniczki stają się coraz wyższe. A to prawda, tak. Tak, stają się coraz wyższe, coraz bardziej smukłe. Coraz bardziej smukłe i tu podkreślam, czy to wynika z, po prostu z genetyki. Być może w części, bo jest to jednym z czynników wpływających, jak wyglądamy. I się też o tych deficytach zaczęło mówić, bo kiedyś się przymykało oczywiście na to oko, bo też nie było narzędzi. Z Remkiem wspomnianym przez ciebie, Rzepką, o tym rozmawialiśmy. I też jest tutaj kwestia tego, że dzisiaj, no jeżeli od piłkarek wymagamy, to najpierw trzeba im dać narzędzia do tej pracy odpowiedniej i one dzisiaj w dużym stopniu oczywiście są. Dlatego doskonale wiemy o tym, jak świadomość jest bardzo ważnym elementem dla każdej zawodniczki, ale przede wszystkim dla trenera czy dla rodzica, który w jakiś sposób jest w stanie ukierunkować. Zaczyna się od głowy, od tej świadomości, jak powinno być, co powinno się jeść, jak powinno się spać, a to wszystko ma wpływ potem na kontuzjogenność. To nie wynika tak z niczego. Jednym z elementów też związanych z kontuzjami, które się pojawiają po drodze w karierach piłkarskich, jest właśnie żywienie, spanie jako odnowa biologiczna, spanie, sen, dobry sen, minimum 8-godzinny. Badania naukowe tutaj też o tym mówią, że każda godzina w skróceniu tego snu, gdzie minimum jest 8 godzin, a w skróceniu dla sportowca, powoduje o 15% podwyższenie potencjalnego urazu, poważnego urazu w sporcie. To nie tylko w piłce nożnej, ale w ogóle w sporcie. O tych urazach też będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o tym, jak te dziewczyny z kadr młodzieżowych przechodziły później do pierwszej kadry. Natomiast zacznijmy sobie od dyskusji na temat obecnych eliminacji do Euro do lat 17. Mamy wyniki, mamy tabelę trwającego turnieju. Polki radzą sobie w nim bardzo dobrze. Twoja drużyna z pierwszego miejsca awansowała do tego ostatniego etapu eliminacji. Mistrzostwa Europy w maju w Bośni i Hercegowinie. Nie będzie łatwo, natomiast spokojnie. Zacznijmy najpierw od tego, co się działo w Bydgoszczy i w Toruniu, bo tutaj u nas był rozgrywany ten dotychczasowy turniej.
Tak wygląda, to jest jeszcze U19, a my chcielibyśmy U17 najpierw sobie zobaczyć. O U19 jeszcze też dzisiaj będzie okazja powiedzieć, natomiast Polki wygrywały z Belgią, remis z Rosją i wygrana z Angielkami 2-0. Co ciekawe, nie straciliśmy nawet gola w tych trzech spotkaniach z rywalami jednak mocnymi. No i awansowaliśmy z pierwszego miejsca, losowani byliśmy z pierwszego koszyka do tej kolejnej rundy. Tak, tak, tutaj z przekonaniem chcę powiedzieć. Bronimy atakując, dlatego nie tracimy bramek. Jazda ekonomiczna tam była, widzimy tabelę. Zobaczcie, widzimy tabelę. Trzy mecze rozegrane, bilans bramkowy 3-0, punkty 7. No i rzeczywiście Polska awansowała do kolejnej rundy, w której zmierzymy się z Francuzkami, Angielkami, a także Chorwatkami. Też nie będzie łatwo, tym bardziej, że z tej grupy awansuje już do turnieju głównego tylko zwycięzca grupy. Rozumiem, że taktyka na te nadchodzące mecze, które już w marcu podczas tego turnieju, podobna. Nie tracić, strzelić coś, na zero z tyłu wygrać trzy mecze, jedziemy do Bośni. Jesteśmy odważni. Ja bym tutaj, jakbyśmy wrócili jeszcze z tymi wynikami z pierwszej rundy, to chciałem podkreślić, że ta pierwsza runda, to ona wyglądała tak jak Elitrand, bo rywale w pierwszej rundzie, tak jak Anglia, tak jak Belgia i tak jak Rosja, to tak naprawdę to jakbyśmy grali tą drugą rundę. To ta ranga tych rywali jest taka. Tak, bo ten system jest od tego sezonu zmieniony. Wracamy do tych wyników. Mamy wyniki. Dywizja 1, dywizja 2. Tak jak wspomniałem, no, Belgijki, bardzo silny zespół, który też był w gronie faworytów tego turnieju. Rosja z czwartego koszyka, reprezentacja, która jest dochodząca. No i Anglia, która swoim... No, nie trzeba rekomendować Anglii, no wiadomo, no, wszyscy wiedzą, Anglia praktycznie co roku, co drugi rok jest w finałach Mistrzostw Europy, w młodzieżowych reprezentacjach, czy U19, U17, więc sama marka w sobie, ale to też pokazuje, że zaczęliśmy od wysokiego C i bardzo dobrze, bo ja jestem zwolennikiem zdania takiego, że powinniśmy grać z najlepszymi i jeśli zasługujemy na to, żeby grać w finałach Mistrzostw Europy i zagrać w finałach w Bośni i Hercegowinie, to mamy grać z najlepszymi i z najlepszymi wygrywać. Tak jak wygraliśmy tą pierwszą rundę, takie podobne założenie jest na drugą rundę, bo nie ma innego wyjścia. Kluczem jakby do całości jest to, że żebyśmy byli przede wszystkim zdrowi i motorycznie przygotowani. Wszystko resztę, to co będzie potrzeba, to już zrobimy na zgrupowaniu reprezentacji. I tutaj jest bardzo ważny element, o którym często mówimy, bo w dyskusjach różnych pojawia się kwestia trenerów reprezentacji. Ja często zadaję pytanie, no, na co trener reprezentacji ma wpływ? No, trener reprezentacji po pierwsze ma wpływ na to, kogo powołuje. To jest pierwsza kluczowa kwestia. Po drugie, ma wpływ na to, co się dzieje na zgrupowaniu reprezentacji, czyli kwestie związane z taktyką i z mentalnym usposobieniem. Natomiast na motoryczny aspekt, tutaj tylko i wyłącznie poprzez klub, poprzez współpracę naszą, relacje z trenerami klubowymi, projektowaniem, zachęcaniem, sugerowaniem różnego rodzaju możliwości pracy dodatkowej, indywidualnej, bo jednak reprezentantki Polski powinny być też trochę indywidualnie traktowane, bo ten potencjał jest bardzo duży, ale ten potencjał też on musi być w jakiś sposób wyzwolony i to jest jakby kluczem do odniesienia sukcesu na poziomie klubu danej zawodniczki, a później na poziomie reprezentacji. Mhm. Więc na to trener reprezentacji ma wpływ. Na co nie ma wpływu? Właśnie na te przygotowanie motoryczne bezpośrednio nie ma wpływu, bo jak zawodniczka przyjedzie z takim potencjałem na tą chwilę, to tak będzie. I druga rzecz, umiejętności techniczne, które są na poziomie reprezentacji. My nie jesteśmy w stanie takich rzeczy robić z tego względu, że jeśli mamy cztery jednostki, trzy jednostki czy pięć jednostek przed turniejem czy przed meczem, to tak naprawdę mamy w pigułce i tak do zrobienia bardzo wiele związanego właśnie z taktyką, ale też i z mentalnością, takim usposobieniem, będąc gotowym do gry, będąc gotowym do walki. I nie ukrywam, że dla nas to było niezmiernie ważne przed tym turniejem w Bydgoszczy, żeby po pierwsze pojawiło się zaufanie między nami, bo to nowa reprezentacja, zwłaszcza po tej przerwie covidowej, w tej przerwie, w której pandemia nam skasowała, można powiedzieć, poprzedni rocznik w kontekście rozgrywania meczów i turnieju Elitrand. Przejście jednego rocznika do reprezentacji U19, przejście z U15 teraz do nas do U17 spowodowało, że stworzył się, zbudowany został nowy zespół, fizycznie nowy zespół, personalnie, ale też i w tym graniu, w koncepcji naszego grania, w nowym systemie gry. Zaufanie względem siebie
i dwa, świadomość tego, co chcemy zrobić i przekonanie do tego, co chcemy zrobić. Ja uważam, że zrobiliśmy naprawdę fantastyczną pracę z zawodniczkami wszystkimi. I to owocowało tym, że jesteśmy skuteczni w graniu. A jak postrzegasz tą zbitkę roczników, którą masz aktualnie w kadrze, jak zestawimy ją z tymi naszymi wcześniejszymi dwoma, które awansowały do finałów Mistrzostw Europy? Widzisz podobny potencjał? Chciałbym przede wszystkim podkreślić to, że ten zespół jest zespołem bardzo równym. Słabych ogniw nie ma w tym zespole i przede wszystkim piłkarki są wszystkie wnoszące. Potencjał zespołu jest naprawdę bardzo wysoki. Ja uważam, że jeden z tak naprawdę z tych roczników wyższych na przestrzeni tych kilku lat, z którymi miałem przyjemność pracować. Wiesz, dlaczego dopytuję? Bo te dziewczyny są aktualnie w takim jeszcze wieku i na takim etapie, że kibicom nie są dobrze znane. Nam w sumie też, bo nie ma ich jeszcze w lidze jako tako, tam poza nielicznymi wyjątkami. Mhm. I jakbyśmy się cofnęli chociażby do tego złotego medalu naszego. Zaraz się cofniemy, zaraz będziemy o tym mówić. To tam była w tej ekipie Zbigniewa Witkowskiego też stosunkowo nieduża grupa piłkarek, które się dały dobrze już poznać takim kibicom piłki ligowej. One gdzieś tam były właśnie na tym etapie, że już pukały, już tam się pokazywały, ale ten złoty medal spowodował, że tak mocno wypłynęły w lidze i właściwie za moment już były w kadrze, a w wielu przypadkach. Dlatego teraz tak patrzę na te twoje piłkarki w kadrze U17 i tak się zastanawiam, kto tam może być taką postacią, że za te kilkanaście miesięcy powiemy, ile tych dziewczyn może wypłynąć do kadry A, bo jeżeli myślimy o tym turnieju z 2013, który Masia mówi, kiedy zdobywaliśmy złoto, no to zaraz sobie zresztą to zobaczymy na grafice, że duża część tej kadry później odnalazła się w pierwszej reprezentacji. My to często też odnosimy do piłki męskiej, gdzie to jest tak naprawdę bardzo rzadko, że zawodnicy z tych młodzieżówek wyróżniający się później odgrywają ważną rolę w tej pierwszej drużynie męskiej. U kobiet tak to się złożyło, że jest tego całkiem sporo materiału, bo zobaczcie, tak wygląda zestawienie zawodniczek, które w 2013 podczas turnieju do lat 17 w Szwajcarii zdobywały złoty medal, debiutując zresztą tam, bo Polki po raz pierwszy zagrały w turnieju finałowym. Z lewej strony oczywiście imię i nazwisko, później mecze i bramki już w dorosłej Asia reprezentacji. No jak widać, tutaj czerpiemy z tego garściami. I to jest dowód na to, że obecność w turnieju finałowym, jak się przełożyła sukces na tych mistrzostwach, jak się przełożył od razu na kadrę A, bo też się często mówi, że głównym założeniem młodzieżówek jest dostarczenie piłkarek do zespołu seniorskiego. Tak, to jest takie oczywiste, ale wiecie, jak po drodze coś się wygra, to nic się złego nie stanie. Tak. I te nazwiska tutaj, te liczby, jakie widzimy, pokazują, że tu było przełożenie, że ta płynność była. Oczywiście wiadomo jest to, że tam było kilka piłkarek, które wypadły z powodu kontuzji, które już powiedzmy gdzieś nam zniknęły z pola widzenia, bo taka jest niestety kolej rzeczy. Natomiast no, ta grupa tutaj z 2013 roku, no to była grupa, trzeba powiedzieć, w naszych realiach w jakimś tam stopniu wybitna i później mieliśmy kolejne mistrzostwa, kolejne finały już bez takiego sukcesu w postaci medalu, ale mimo wszystko obecność najlepszej ósemce. 2018 rok i stamtąd też mamy kilka piłkarek, więc to też tak, nie żebyśmy tutaj ci, Marcin, mówili, że awansuj, bo to jest konieczne, bo też jest oczywiście w kadrze, a aktualnie piłkarek sporo, które na takim turnieju nie wystąpiły. Ale to jest dowód na to, że u nas, w naszym przypadku polskim, występ na dużym turnieju młodzieżowym na pewno dużo wnosi. Asia, ja odpowiedzialnie też powiem i bardzo odważnie, na pewno zrobimy wszystko, żeby w tych finałach też zagrać. Rozpatrując imiona i nazwiska zawodniczek, tych, które są złotkami naszymi i aktualnie grającymi w A reprezentacji, to muszę przyznać, że z tej naszej aktualnej reprezentacji na pewno będą zawodniczki te, które w reprezentacji będą. To ja jestem do tego dzisiaj przekonany. Nie chciałbym operować na razie nazwiskami, bo jeszcze... Talent lubi ciszę. Talent lubi pracę. Tak jest. Lubi pracę i lubi ciszę w tej pracy, więc tutaj rozgłos jest niepotrzebny. Ale masz już gdzieś w głowie, że 3-4 takie nazwiska, że zdziwisz się, jak nie będą na jakimś takim poziomie. Ja jestem przekonany co do tego, bo muszę wam powiedzieć, że to, co jest takie charakterystyczne w tej grupie zawodniczek, to jest to, że już jest kilka piłkarek, które jest bardzo świadomych tego, co robi. W wieku 15 lat. Wcześniej tego nie było, dlatego dla mnie to jest takie nowum.
ale takie pozytywne nowum, które też właśnie, za które chwalę te piłkarki. Bo właśnie teraz mamy okres przygotowawczy. Ja wiem, jak każda po kolei pracuje. Wiem, jak pracuje, jesteśmy w kontakcie z trenerami, jestem w kontakcie, rozmawiamy i na bazie tego ja już widzę właśnie kwestię tego odżywiania, właśnie kwestię tej motoryczności, kwestię tego przygotowania finalnego, bo mamy wspólne obrane cele. Wspólne cele związane z klubem, mamy wspólne cele związane z reprezentacją. Mhm. Chcemy zrobić wszystko, żeby efekt końcowy był w postaci takiej, jak się cieszyliśmy w Bydgoszczy. Cieszy mnie niezmiernie to i tutaj z administratorem mocno żeśmy walczyli podczas losowania, żeby ten turniej odbył się w Polsce. No właśnie, bo te mecze będą odbywały się, ten turniej cały w Małopolsce, pod koniec marca. Tak? Tak, tak. Turniej się odbędzie w województwie małopolskim. Mogę już zdradzić wstępnie, że przymiarka jest do rozegrania dwóch meczów na stadionie Garbarni Kraków. Mhm. I jeden mecz w Niepołomicach. Więc układ grania znany jest dla nas. Pierwszy mecz gramy z Chorwacją, drugi mecz gramy z Anglią ponownie, którą już znamy. Którą ograliśmy. No i trzeci mecz gramy z Francją. Natomiast rozpatrując teraz ten turniej, to dla nas najważniejszym meczem jest mecz z Chorwacją. Niczym innym się nie zajmujemy, ponieważ musimy pierwszy mecz wygrać. Tak jak wygraliśmy mecz z Belgią, który był dla nas kluczowy, bardzo istotny, tak samo będzie mecz z Chorwacją. I broń Boże, nie wolno deprecjonować Chorwacji, bo Chorwacja wygrała turniej z dywizji B, nie tracąc bramek, a strzelając bardzo wiele. Ja już jestem po wstępnej analizie tych Chorwatek. To jest zespół, który jest fizycznie bardzo silny. To jest zespół, który technicznie potrafi grać piłkę nożną. Natomiast uważam, że rezerwy są i spore deficyty w defensywie, więc tutaj będziemy mieli szansę właśnie przy odważnej, przy takiej grze inspirującej do przodu, będziemy strzelać. No i ogromną szansę mamy na zwycięstwo. Natomiast podstawa to jest pierwszy mecz. Natomiast wracając do tej kwestii turnieju w Krakowie czy w województwie małopolskim, ja się bardzo cieszę. No, znowu mamy nowe miejsca dla tych dziewczyn. Piłka nożna jest jakby no najważniejsza. To jest miłość, to jest zakochanie pełne, to jest ten czas, to jest realizowanie pasji, ale ja też pokazuję też lokalizacje, inne miejsca. My razem podróżujemy, my razem zwiedzamy, my razem też różnego rodzaju inne rzeczy, jeśli chodzi o odnowę biologiczną, stosujemy, bo mamy ku temu możliwości. Tak jak niedawno byłem na wizytacji właśnie w Krakowie. Już wiem, w jakim hotelu będziemy, wiem, z czego możemy skorzystać, wiemy, jak teraz mamy możliwość poprogramowania. Ja ze swoimi trenerami też, już ze stałym sztabem, miałem niedawno spotkanie, już żeśmy omówili ogólne rzeczy. Wkrótce też przejdziemy do szczegółowych aspektów, żeby w 100% być przygotowanym, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, żeby niczego nam nie brakowało i to jest no właśnie ten komfort i ten atut gospodarza, że będziemy w stanie wszystko to, co będzie dla nas niezbędne, dopracować, by w 100% zrobić wszystko, wskazując piłkarkom, pozostaje zagrać bardzo dobry turniej. Dopytam cię jeszcze, Marcin, o selekcję tą zagraniczną, bo taka jest. Wiadomo, że Anglia jest takim miejscem, gdzie już od wielu lat mieszka mnóstwo Polaków, stąd pojawiają się co jakiś czas jakieś nazwiska. Wiem, że jest dział scoutingu także tego poza Polską, który monitoruje te piłkarki. Możesz to przybliżyć kibicom, bo myślę, że dużo osób nie do końca ma tę wiedzę, w jaki sposób w tym aspekcie działacie. Tak. Zacznę od tego, że tak jak mamy właśnie scouting polski i mamy cztery dedykowane osoby, czterech dedykowanych trenerów na makroregiony polskie, tak samo mamy trenerów, którzy funkcjonują za granicą i współpracują z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w kontekście informacji, w kontekście właśnie poszukiwania zawodników i zawodniczki, tutaj podkreślam zawodniczki, bo tych sygnałów mamy dużo, i z Anglii, i mamy sygnały z Niemiec, Przemek Soczyński w Anglii, Tomek Rybicki w Niemczech, natomiast tak naprawdę wszystko to scala, koordynator Maciek Chorążyk, z którym jesteśmy w kontakcie cały czas, zresztą ze skautami porównywalnie, często rozmawiamy, o z Przemkiem dwa dni temu rozmawiałem, z Tomkiem w poprzednim tygodniu tak samo, bo
szukamy rozwiązań, żeby dać szansę też i Polkom takim, które będą lepsze od zawodniczek, które są z Polski. No bo wiesz co, dopytam, bo dużo tych nazwisk nam się przewinęło na przestrzeni lat. Ty czy Nina Patalon mieliście u siebie w młodzieżówkach, no jeszcze na takim etapie, powiedzmy często wczesnym, selekcyjnym, wiele piłkarek. One często okazywały się po prostu za słabe i gdzieś tam nie znajdowały miejsca. I ja sobie tak prześledziłam nazwiska, jakie debiutowały w kadrze. A właśnie z tego typu scoutingu często są to piłkarki, które same się zgłaszały. I muszę powiedzieć, że tak na razie to tak bez szału, jeżeli chodzi o te nazwiska. I zauważam pewną prawidłowość, że no niestety jesteśmy dla wielu piłkarek miejscem tak zwanego drugiego wyboru. Że jeżeli dziewczyna ma szansę występować w tej silniejszej kadrze, to jeździ tam na młodzieżówkę i w momencie, kiedy tam już na kadrę A jest za słaba, to się zgłasza do nas i to się niestety kończy zazwyczaj kilkoma albo kilkunastoma występami w naszej kadrze, bo były takie nazwiska, że po prostu na dłuższą metę nie sprawdzało się to, że ktoś się do nas zgłasza już po przejściu tej młodzieżówki niemieckiej, tak, na przykład. Gdzieś nie było tej takiej identyfikacji. Podaj jakieś przykłady, Asia. Mieliśmy Krzysik, 6 występów w kadrze. Mieliśmy Kowalik, tam było kilkanaście występów. Najwięcej Julia Matuszewski, bo bodajże 21. Tak. Hojnowski też była przez chwilę. Ja nie mówię, że to były słabe piłkarki, ale gdzieś to się tam jakoś wygaszało. I dzisiaj fajnym nazwiskiem jest Natalia Padilla-Bidas. I dlaczego do niej przechodzę? Bo ona akurat przeszła już ten cykl w piłce młodzieżowej. U nas, nie w kadrze hiszpańskiej w jej przypadku, tylko w kadrze polskiej. I to jest właściwie pierwszy taki przypadek. Zobaczymy oczywiście, jak to się dalej potoczy. Ale dzisiaj to wygląda o tyle dobrze, że po prostu chciała u nas, dla nas, grać od początku. Tu nie było takiego, wiecie, czekania, zobaczymy, ja się jeszcze zastanowię, rodzice się włączają. Ja wiem, Marcin, że wy musicie tam się bardzo delikatnie obchodzić z tymi tematami. Ja mam świadomość tego, że to są niełatwe tematy, bo czasami rzeczywiście młoda dziewczyna jeszcze nie wie, czy tu, czy tam, ale no trzeba powiedzieć, że też często no, decyduje się na występy w tej mocniejszej kadrze i później czeka, co się wydarzy, więc tak się przyglądam. Chociażby jest taka piłkarka w Anglii, Ashanti Akpan. I ona z mamą zdecydowała, że na razie jeździ na angielską młodzieżówkę. Pomimo tego, że wy podjęliście tutaj działania, żeby ją z nią jakby tutaj nawiązać kontakt, ale decyzja była taka, że wybiera Anglię na ten moment. No tak, ale wiecie, co będzie co może być. Ja nie mówię, co będzie, co może być. Może być różnie. Będzie mieć na przykład lat 20, 21 i okaże się, że będzie chciała dla nas występować. I wiecie, no i jeżeli będzie sportowo się nadawać, to co, nie powołamy? No, jeżeli będzie pasować do koncepcji, będzie się sprawdzać, to powołanie pewnie szansę otrzymać będzie miała, ale cofam się właśnie do tych nazwisk, które wymieniłam. No, nie gdzieś tam nie wypalało nam to jakoś tak, więc to jest taki dosyć delikatny temat i trzeba to wyważyć. Natomiast myślę, że tych nazwisk rzeczywiście będzie choćby z tego rynku angielskiego w najbliższych latach więcej. Mhm. Asiu, no podkreśliłaś temat tego aspektu sportowego przede wszystkim. No, no, my często rozmawiamy tutaj z selekcjonerzy reprezentacji kobiecych, rozmawiamy w kontekście tych zawodniczek zagranicznych. Czy należy już powołać, czy nie należy. Robimy analizę, otrzymujemy materiały filmowe i to na bazie tego później zapada finalna decyzja. Natomiast to tak jak mamy reprezentację U15. Kto jest później w U17, kto jest później w U19, a kto finalnie trafia do reprezentacji. Z piłkarkami, które przyjeżdżają z zagranicy z polskim paszportem, jest podobnie. One mogą być wiodące. Mieliśmy taką piłkarkę, która rokowała bardzo dużo, jak Nicole Ekerle. O tak, tak. Woś też Oliwia była, Woś. Tak. No bardzo pod kątem pierwszej reprezentacji. I one chciały grać dla nas, właśnie tylko na etapie już młodzieżowym. Tylko i wyłącznie. Natomiast no, przyszedł moment taki, różnego rodzaju perturbacje, wyjazdy i edukacyjne kwestie w klubie, wyjazdy do innego klubu, wypożyczenia. To wszystko powodowało jednak niestety zawirowania takie, że tych piłkarek aktualnie nie widzimy w reprezentacji. Czy one kiedykolwiek się pojawią, trudno powiedzieć.
Natomiast jeszcze w nawiązaniu do tego wątku scoutingowego. My regularnie, wykorzystując nasz system scoutingu zagraniczny, bo takowy mamy, otrzymujemy przynajmniej raz w tygodniu jakąś informację o zawodnicy. To ze Stanów Zjednoczonych, to z Kanady, to z Europy. Raz w tygodniu? Tyle tego przychodzi? Dostajemy normalnie takie dokumenty, które pokazuje, że ktoś przeprowadził obserwację i jest taka zawodniczka. Mm-hmm. Natomiast to nie oznacza, że ona już jest rekomendowana do reprezentacji. Mm-hmm. Tylko jakby ukazanie... Tworzycie bazę, tak? Tworzenie bazy. Ukazanie, że jest taka zawodniczka z polskim paszportem, bo też jest od razu zapisane w takim arkuszu, czy ma polski paszport, czy nie ma, mama, tata, Polak, czy zagraniczny rodzic inny, ale tutaj z rodowodem też polskim. I my to analizujemy, to nie zostaje gdzieś tam przesunięte czy zbyte w wątku. Natomiast jakby ja powtórzę, ja jestem zwolennikiem rozpatrywania powołania piłkarki zagranicy tylko i wyłącznie przez pryzmat sportowy, na tą chwilę, czy na późniejszą chwilę, później do takiej analizy. Bo nasze piłkarki, czy nasze rodziny polskie wyjeżdżające za granicę za pracą, wyjeżdżają z piłkarkami naszymi, które już były. A są takie przykłady, gdzie mieliśmy na letniej Akademii Młodych Orłów, czy na zimowej zawodniczki, do których klubów polskich wysyłaliśmy powołania, a teraz już nie do polskich będziemy wysyłać, tylko już do zagranicznych. I problem się tak naprawdę... A to wynika z wyjazdu rodziców, tak? Rodziców. Mm-hmm. Zarobkowo, wiadomo, gdzieś tam w przestrzeni polskiej pewnie nie byli w stanie zawodowo się odnaleźć, czy odszukać tej pracy, która pewnie satysfakcjonowałaby, bo wyjeżdżano za granicę z dziećmi, z córkami, które już w naszej bazie informacyjnej są. Natomiast problem się pojawia właśnie i dlatego jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że mamy takich trenerów za granicą, którzy są w stanie podjechać na trening, są w stanie podjechać też i na obserwację meczową, bo nie wiem czy wiecie, ale mecze z reguły są teraz w dobie COVID-u są pozamykane. Nie ma możliwości nagrania, nie ma możliwości pojechania, żeby fizycznie być. Mówię o piłce naszej kobiecej, bo tak niestety to wygląda. Rodzice nie są wpuszczani na stadion. Czekają pod stadionem na przykład, mecz się został rozegrany, dziecko, córka wraca, zawodniczka, idzie do rodzica i opowiada o meczu i wracają do domu. Więc to jest niewątpliwie takim utrudnieniem w całości w tego procesu scoutingowego. No i tej aktualnej analizy formy dyspozycji piłkarskiej tychże zawodniczek. Natomiast na pewno analiza jest, na pewno jest dyskusja. I tych piłkarek jest dużo ogólnie. Tych najbardziej utalentowanych... No, ale ja mówię jakby informacji o tych piłkarkach. Tak, słyszałeś sam i raz w tygodniu przynajmniej nowa informacja. Jest, jakaś informacja przychodzi, nowe nazwisko, ale spokojnie to składamy w bazie. Natomiast ten scoutingowy proces, on trwa, on ewaluuje i te obserwacje, które się pojawią później z notami, dają nam wymiar już potencjału. Czyli jak ktoś wysyła maila z informacją, to nie jest tak, że jak... Nie ma odpowiedzi na tego maila, że nic się nie dzieje. Po prostu gdzieś tam katalogowane. Zbieramy, katalogujemy, dlatego też i takie profile reprezentacyjne potworzyliśmy, żeby już mieć taką bazę, taką podstawę, czy dana zawodniczka się rozwija, idzie w tym dobrym kierunku, czy nie. Właśnie dobrze ten temat na początku wywołaliśmy, jeśli chodzi o diagnostykę. Bo poprzez diagnostykę to od razu widzimy, czy jest progres, czy jest jakiś regres, czy stagnacja w tych działaniach i w tym procesie szkolenia tychże piłkarek, bo to jest najprostszy sposób. Natomiast analizując umiejętność grania, to wiadomo, jesteśmy specjalistami, analiz zrobiliśmy już wiele, żebyśmy mogli ocenić, czy ta zawodniczka na tą chwilę wzmocni reprezentację, czy nie wzmocni reprezentacji. Postawmy tu kropkę i o kadrze U19 teraz sobie chwilę porozmawiamy, bo też mamy komplet wyników, mamy tabelę tej drużyny U19, a więc drużyny dowodzonej przez Katarzynę Bardewicz. No tutaj sytuacja aż tak różowa jak w U17 nie jest, bo te ostatnie mecze aż tak udane nie były. Porażki z Włoszkami, porażka także z Norwegią, wygrana z Azerbejdżanem Asia. No tutaj szansa na Euro, które odbędzie się na przełomie czerwca i lipca, zdecydowanie mniejsza. No tak, patrząc na te wyniki, można powiedzieć, że będzie ciężko, ale wiadomo, nie będziemy tutaj jakoś stawiać krzyżyka przy tej kadrze U19, aczkolwiek przyjęło się na przestrzeni lat, że łatwiej osiągnąć sukces U17 w naszym wypadku niż w przypadku U19. Tak gdzieś to też pewnie wynika na bazie
osiągnięć, jakie mieliśmy właśnie w kategorii U17. Tak wygląda druga runda eliminacyjna. Ale dobrze by było, żeby tutaj przede wszystkim te piłkarki weszły na wyższy poziom indywidualny, bo to jest też, Marcin, główne wasze założenie. Aczkolwiek wyniki też jakby były korzystne, to nic by się nie stało. I tutaj też fajna grupa. Dania, Szwecja, tak, Chorwacja. Można się zmierzyć właśnie z przeciwniczkami. No w takim stylu, zwłaszcza Dunki i Szwedki, takim mocnym. Mocno fizycznie. To jest też silna grupa, tak jak reprezentacja rozgrywała pierwszą rundę. Pierwsza runda też, Włoszki, Norweszki, to jest tak naprawdę... Wiecie, to trzeba szukać pozytywów. Poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy, bo często się ocenia, patrzy się, kogo na przykład wylosowało U17, U19 i się mówi, a mocna grupa, a słaba grupa. A tak naprawdę to my o tych zespołach właściwie niewiele wiemy. Dlaczego? Bo chociażby u was to się co chwilę zmienia, tak? Bo wchodzi nowy rocznik i tak naprawdę nie, może być taka sytuacja, że jakiś taki zespół typu, o niech będzie Chorwacja, bo to jest fajny przykład, wstrzeli się z takim jakimś fenomenalnym rocznikiem, że nagle zrobi wynik ponad stan i wszyscy będą w szoku, tak jak nam się to zdarzyło. Słuchajcie, 13. edycja w tym roku U17, jeden złoty medal dla Polski. W tych 11 pozostałych Niemcy i Hiszpania tylko. Dokładnie. A wtedy, kiedy my wygrywaliśmy, Niemek nie było nawet w tej fazie. Nie było, bo wtedy były cztery zespoły tylko, tak, 17. Przez długi czas w ogóle ten turniej tylko w Szwajcarii. I tu jeszcze może dopowiemy. Niemki 7-krotnie, Hiszpanki 4-krotnie, a co jaka charakterystyka? To są firmy takie, mówię w cudzysłowie firmy jako federacje, które praktycznie co roku są w finałach Mistrzostw Europy, bo mówimy, kto zajął pierwsze miejsce, kto zajął, załóżmy, drugie czy trzecie miejsce. Tak, dlatego ja o nas powiedziałam właśnie, że nam się tak się wstrzeliliśmy po prostu. I może być też taka sytuacja, że jakieś inne nacje w danym momencie się wstrzelą, więc takie szacowanie po losowaniu szans może być czasami złudne. Mówię czasami, no bo... To zapytajmy o to w takim razie. Kogoś, kto naocznie i na własnej skórze przekonuje się o tym, jak wygląda piłka U19, bo będzie z nami zawodniczka właśnie tej reprezentacji, zawodniczka także Śląska Wrocław, a więc nasz ligowiec Aleksandra Dudziak jest już naszym gościem. Witaj, Olu. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. Olu, rozmawiamy sobie o tej grupie eliminacyjnej, o tej fazie, która już w kwietniu. Powiedz, jak z twojej perspektywy wyglądały te dotychczasowe spotkania, te mecze z Norwegią i Włoszkami. No nieudane w naszym wykonaniu, jedno zwycięstwo z Azerbejdżanem. Dało się wycisnąć z tego więcej twoim zdaniem, czy jednak rywalki były wówczas poza zasięgiem? Znaczy nie powiedziałabym, że były poza zasięgiem. Na pewno dało się wyciągnąć z tego więcej. Tak jak na przykład mecz z Norwegią, gdzie można powiedzieć, że no, po wyniku sądząc, że były o wiele lepsze, a tak naprawdę wydaje mi się, że my zagrałyśmy w tym spotkaniu lepiej niż Norweżki, tylko no jednak taka już jest piłka, że patrzy się niestety na efekt końcowy i no niestety mecz się skończył jak skończył, przegrałyśmy. Włoszki moim zdaniem grały lepiej niż Norweżki, ale też nie były poza naszym zasięgiem, no i mecz z Azerbejdżanem 2-0 mogło być o wiele więcej, ale niestety była to drużyna, która, że tak powiem, postawiła z tyłu wszystkie możliwe zawodniczki i gdzieś tam ciężko się gra z takimi drużynami, bo no, cały mecz się bronią, nie atakują i tak naprawdę bardzo płynnie, szybko i dokładnie muszą być rozgrywane każde akcje, żeby gdzieś tam cokolwiek strzelić. Dania, Szwecja, Chorwacja to będą rywalki w tej kolejnej rundzie. Jakbyś nam tutaj usystematyzowała siłę tych drużyn, z kim będzie według ciebie najcięższy mecz podczas tej drugiej rundy? Znaczy można przypuszczać tylko, że gdzieś tam z Danią i ze Szwecją, no bo jednak to są, wydaje mi się, że w każdej gdzieś tam kategorii wiekowej są solidne drużyny, ale mecz meczowi nierówny i gdzieś tam, tak jak było wcześniej powiedziane, te roczniki też z roku na rok się zmieniają, więc to czas pokaże tak naprawdę z kim jak to będzie wyglądało. Ola, ty też masz już za sobą powołania do tej pierwszej reprezentacji. Jakie różnice ty widzisz w tym futbolu seniorskim w porównaniu do tego, co grywasz w kadrze młodzieżowej? Takie pierwsze uderzenia nowości w tej pierwszej reprezentacji, jakie ciebie gdzieś trafiły, które zauważyłaś? No na pewno tempo gry, bo jednak no, to jest coś, czego nie da się oszukać, nie da się gdzieś tam tego, że tak powiem, zamazać, bo tempo jest bardzo wysokie. Gdzieś tam też
fizyczność. No jednak są to silniejsze dziewczyny, lepiej przygotowane motorycznie, bo nie tyle co nawet piłkarsko, czasami tego nie widać, tylko jak mówię, gdzieś to właśnie widać pod tym aspektem fizycznym, tempem gry i samym takim doświadczeniem. Jak w takim razie Ekstraliga, bo byłaś wcześniej w Koninie w drużynie Medyka, natomiast tam grywałaś tylko w drugiej lidze, w drugiej drużynie, Śląsk-Wrocław. W tym sezonie już te 9 spotkań tobie naliczyłem, jeżeli chodzi o Ekstraligę. Tutaj jak oceniasz ten przeskok na ten najwyższy poziom w Polsce? Pierwszy rok muszę przyznać, że był takim dosyć dużym przeskokiem. Bo jednak dzisiaj gdzieś tam w Koninie grywałam w tej drugiej drużynie, dużo w młodzieżówkach. W Ekstralidze niestety nie udało mi się zagrać, więc gdzieś tam nie wiedziałam, jak to też wygląda do końca. Pierwszy sezon był dosyć dużym przeskokiem, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie był to nasz, nie był aż tak duży, jak załóżmy w reprezentacji. Ola, ja muszę dopytać o jedną rzecz, bo muszę zweryfikować pewną informację, jaka jest w internecie na temat ciebie i na temat Sylwii Matysik. Czy to jest możliwe, że wy obie pochodzicie z Chorzemina, który liczy 843 mieszkańców? To jest prawda? Nie ma żadnego przekłamania? Tak, słuchajcie, nie ma przekłamania. Chorzemin koło Wolsztyna. Jesteście wychowankami obie, tak? Orkanu, Chorzemin. Tak, później tak, obie tak, tak. Grałyście w Gromie Wolsztyn. W Gromie Wolsztyn. I ty tak za tą Sylwią szłaś, bo ty jesteś od niej młodsza o kilka lat. Później Sylwia była w Koninie. Ty też byłaś? Tak, tak, dokładnie, tak samo. Później Sylwia była we Wrocławiu. Ty jesteś nie. aktualnie. Też we Wrocławiu. Czyli nie ma żadnych, okay. Czyli ten Chorzemin, to się wszystko zgadza, tak? Tak, tak, wszystko się zgadza, nic nie jest przekłamane. Ale to jest, słuchajcie, no to jest mega sytuacja. Czyli aż możemy wydedukować, gdzie będziesz później. Bundesliga czeka otworem, Leverkusen już pewnie zaciera ręce. Ale wiecie, z takiej miejscowości, która nawet 800 nie, nie ma tam 1000 mieszkańców, to jest mega w ogóle wynik. A jest tam jeszcze ktoś w Chorzeminie? Mamy na kogo czekać? Ktoś tam jest, ale zobaczymy, co z tego będzie. No to dobrze, czyli trzeba monitorować. Ola, ty rzeczywiście gdzieś celujesz w Bundesligę, jeżeli chodzi o rozwój swojej kariery? No bo jeżeli mówimy, że idziesz za koleżanką, która na razie jest w Bayerze, no to twoim naturalnym następnym krokiem też powinien być jeszcze Bayer. Jeszcze Łęczna była u Sylwii. Jeszcze była Łęczna, jeszcze no to jeszcze Górnik ewentualnie Łęczna, przez tak. Górnik Łęczna możesz tam trafić. Nigdy nie wiadomo, co czas pokaże, ale gdzieś tam na pewno... Zobaczymy, czy to będzie akurat Bundesliga, czy nie, ale na pewno nie ukrywam, że celuję w Bundesligę, bo od zawsze gdzieś to było moje marzenie, żeby wyjechać grać za granicę gdzieś tam na takim już europejskim poziomie i zobaczymy, czy to jest... co czas pokaże. Mam nadzieję, że mi się to uda. Ola, to jeszcze muszę dopytać, bo zazwyczaj trenerzy unikają wymieniania nazwisk, to muszę ciebie tutaj podpytać. Która z zawodniczek U19 w kadrze robi na tobie największe wrażenie i której wróżysz największą karierę w tym momencie? Ciężko mi powiedzieć, bo mamy dużo takich, że tak powiem, uzdolnionych piłkarek. Możesz wymienić kilka, zawsze. Na pewno wyróżniającymi się zawodniczkami są Natalia Wróbel, też już miała okazję pojechać na kadrę A, to samo Karolina Goetz, Oliwia Szymczak czy Weronika Kaczor. No jest bardzo dużo uzdolnionych piłkarek, które wydaje mi się, że spokojnie poradzą sobie w przyszłości na nawet europejskim poziomie. Marcin, ty z Olą mieliście już styczność. Mieliśmy. Ja tak wsłuchuję się, Olu, to co mówisz, to jesteś zawsze taka stonowana, taka stateczna. To mi się zawsze podobało w tobie. Natomiast wiesz co, ja cię często porównywałem i też będę porównywał do Gosi Mesjasz. Może dlatego, że ta sama pozycja, trochę posturalnie podobna jesteś. Ale wierzę głęboko, że też i porównywalną karierę zrobisz, bo jak często rozmawiamy po trenersku, to też ciebie określam jako jeden z tych talentów, który przy uwolnieniu całego potencjału jest w stanie tak naprawdę w tym twoim wymarzonym klubie Bundesligi byś mogła grać. Tego ci na pewno życzę, ale i wierzę głęboko, że też tak się stanie. Ale w całości no, jakby klucz jest wspólny, reprezentacyjny jeszcze taki, że marzenia trzeba spełniać na poziomie teraz U19, a w przyszłości dążyć do tego, żeby być czołową zawodniczką A reprezentacji.
To jest taka formuła. Zresztą niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy i cieszę się, że możemy ze sobą teraz też i pokonwersować w tym wymiarze. Dokładnie, zgodzę się. Dziękuję bardzo. My też dziękujemy tobie, Aleksandra, za tę rozmowę. Aleksandra Dudziak, U19 Śląsk Wrocław. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. No więc U17, U19 kadry mamy mniej więcej rozpracowane na te najbliższe miesiące, tygodnie. Wiemy, jaka jest sytuacja. Marcin, czy ty w ogóle miałeś kiedykolwiek z tyłu głowy, żeby przejść do piłki męskiej? Czy ciebie w ogóle to interesuje, czy ty jesteś jednak sfokusowany na tym, żeby zostać przy kobiecej? Ja powiem szczerze, że spełniam się w tym, co teraz robię, czyli kobieca piłka w dalszym ciągu daje mi paliwo na to, żeby tutaj doskonale się odnajdywać i żeby tutaj pracować. Natomiast jak Ola mówi, no, życie pokaże, czy jak każdy z nas, co przyniesie przyszłość. Wszystko jest możliwe, natomiast dla mnie piłka kobieca od początku jest tym wymiarem, gdzie dobrze się czuję. Naprawdę zwyczajnie dobrze się czuję. Przy różnego rodzaju nawet trudnościach i innych rzeczy. Trudności są po to, żeby rozwiązywać, żeby dalej kroczyć według planu, według celów, według założeń. Zadania mamy nakreślone. Współpraca, mówię, związek teraz PZPN stwarza nam naprawdę bardzo dobre warunki do pracy. Bardzo dobre i tu na każdym poziomie. Mamy plan pracy, mamy narzędzia do tej pracy, mamy doskonałe warunki wyjazdowe. Nasza reprezentacja, tak jak narodowa nasza selekcjoner Niny Patalon wyjeżdża do Pinatar, to my pod koniec lutego też lecimy, więc no chcę pokazać, że no robimy teraz wszystko, żeby jak najlepiej się przygotować, a Polski Związek Piłki Nożnej takie warunki nam stworzy. Czyli wy macie w lutym jeszcze takie zgrupowanie, tak? Przed tym turniejem marcowym eliminacyjnym. Tak. No, ja tylko przypomnę, że ostatnie nasze zgrupowanie było w listopadzie. To było zgrupowanie selekcyjne, gdzie powołaliśmy. Tutaj ze sztabem żeśmy takie spore dyskusje i rozmowy prowadzili. Powołaliśmy nowe piłkarki. W większości nie te, które były na eliminacjach, tylko daliśmy szansę innym. Po to, żeby te najbardziej, nie chcę powiedzieć przydatne, bo to nie chciałbym tak określać tego, tylko najbardziej wyróżniające się z danej grupy, żeby dostały szansę na przyszłość. I one są brane pod uwagę. Proszę uwierzyć, że 52 piłkarki żeśmy z całej grupy wyselekcjonowali na poziomie U17. 52 piłkarki. Na eliminację pojechało 20. Czyli zostało jeszcze 32, które są cały czas w monitoringu. Oczywiście w ścisłym monitoringu jest mniej tych zawodniczek, natomiast to pokazuje, że no my się nie zamykamy i tutaj każda rzeczywiście ma szansę, tylko musi być relatywnie najlepsza w środowisku podczas meczów, bo to jest tak naprawdę środowisko najbardziej adekwatne do tego, co później może być w reprezentacji. I tak wywołując wątek, co Ola powiedziała, że no w ogóle no inna jest praca na poziomie reprezentacji w kwestii tej intensywności, w kwestii takiego mentalnego zaangażowania, no bo to jest cykliczne. Bo to jest jednak reprezentacja Polski, gdzie gra się oficjalne mecze i trenuje się już z wyselekcjonowanymi najlepszymi w Polsce piłkarkami. Tak samo jest tutaj. Padła nazwa Pinatar już podczas tego programu. Asia, mamy już informację, że to oficjalne, że Polska pierwsza reprezentacja od 16 do 22 lutego będzie brała udział w turnieju Pinatar Cup. Pierwszym rywalem Polek będzie Irlandia, a później zagramy ze zwycięzcą pary Węgry-Rosja. No nie wiem, czy ze zwycięzcą, bo my musimy być zwycięzcą, żeby zagrać ze zwycięzcą. No ja zakładam, że wygramy, oczywiście, bo jakby zagramy tam 3 mecze na pewno, bo tak jest, tak organizator garantuje. Dobrze by było, bo też o tym COVID-zie cały czas się mówi. Zakładamy oczywiście, że covidowo się to uda to ugrać. To jest oczywiście składowa przygotowań do tych meczów w kwietniu eliminacyjnych z Armenią i z Norwegią. Meczów o wszystko, jeżeli chodzi o nasz awans. Tak, jutro powołania. 26 piłkarek, z tego co słyszałam, ma być na liście powołanych. Zobaczymy, może jakieś niespodzianki. Kto wie? Już zajawiłaś w takim razie, że będą jakieś niespodzianki? Szczerze nie wiem. Nie wiem, więc nie będę tutaj żadnych przecieków dawać, bo nie mam żadnej wiedzy w tym temacie. Po prostu tak najzwyczajniej w świecie jestem ciekawa, bo wiemy, że też przecież U19 jest, więc zapewne nie wiem, czy te piłkarki, które były ostatnio z U19 w takiej większej liczbie, jak one się tutaj poukładają, poprzesuwają, jakie będą ustalenia pomiędzy sztabami. Dlatego z dużą ciekawością oczekuję powołań.
Zobaczymy co tam się podzieje. Natomiast tak przy tematach bieżących, jak jesteśmy, no to Ewelina Kamczyk nam się rozstrzelała. To prawda, słuchajcie, jak z ketchupem, nie? Wiecie, ciśniesz tam, nic nie chce ten i nagle poszło. Ale pamiętasz, jak była tutaj Ewelina Kamczyk u nas, to rozmawialiśmy o tym, że jak już strzeli tego pierwszego gola, to później kolejne powinny przychodzić jej dużo łatwiej. Oczywiście czekamy na gole w lidze, bo to jest wiadome. To przypomnijmy, ale to Puchar Francji. Było trzeba tego, żeby zaczęła strzelać. 1/8 finału Pucharu Francji, Flory ogrywa Strasbourg 4-1, 3 gole polskiej zawodniczki, więc naprawdę no tutaj idzie ku dobremu, na to wygląda. Idzie zdecydowanie, natomiast wagą najcięższą przy okazji wczorajszych meczów w Europie, no było oczywiście spotkanie PSG Lyon i tutaj trzeba powiedzieć o Paulinie Dudek, bo świetne spotkanie, zwycięstwo PSG 3-0 nad jakże mocnym Lyonem i awans do 1/4, więc na pewno fajnie, że Paulina znowu potwierdza cały czas, że jest naszą topową piłkarką i tutaj się nic nie zmienia. Wczoraj był plebiscyt tygodnika. No właśnie, czekałem, czy to wywołasz. Piłka nożna. Mamy ogłoszenie tego plebiscytu Paulina Dudek. Bez niespodzianek, można powiedzieć. Zasłużenie Paulina Dudek. Bez niespodzianek, więc fajnie, bo przyjemnie się patrzy na rozwój Paulinki, ja tak wiecie, ciągle gdzieś mam przed oczami ją taką... Z tego 2013 pewnie jeszcze. Tak, o, jeszcze tak. Nawet jak jeszcze była jeszcze mniejsza, tak, jasne. Podstawy wiecie, ona tam była rok młodsza, bo ona jest 97, tak. A tam wtedy był 96 rocznikiem tym tak najstarszym, więc już wtedy była taką postacią tam wiodącą. No i tak, jeszcze Bundesliga nam powoli wraca. Już za tydzień, tak. Tak, Wolfsburg przeniósł się na top tabeli, zwycięstwo w zaległym meczu z Poczdamem. Gosia Mesjasz, wspomniana przez Marcina, rzeczywiście jest podobna do tej... No jest tak? Podobna, nieprawdopodobna. Tak, ale z zachowania, nie, zgrania. Włosy i tak sylwetkowo. Ten sposób jasek biegania. Mentalny jest tak. Też podobny. Więc niestety dla Małgorzaty Mesjasz jej Poczdam przegrał 0-3 z Wolfsburgiem, który no niestety cały czas bez dwóch naszych Polek awansował na numer jeden w tabeli, na pozycję numer jeden, więc w Bundeslidze się to będzie działo jeszcze już od przyszłego weekendu. Agata Tarczyńska wróciła w końcu do gry w sparingu bramka po 11 bodaj miesiącach. Rozmawialiśmy z Agatą jakiś czas temu w programie i wtedy jeszcze życzyliśmy szybkiego powrotu do gry. Wróciła na razie w sparingu gol, natomiast liczymy na to, że też dla Werderu będzie zdobywać bramki już w Bundeslidze. No już przyszły weekend wznawia Bundesliga, więc tych Polek tam jest dużo. Oglądasz, Marcin? Śledzisz Bundesliga? Czasem jak oglądam, jest okazja? Jak jest okazja, jest możliwość. Jak nie jestem w drodze na mecz nasz, to właśnie, bo dużo macie tego monitoringu, jeszcze te męskie jeździmy. Kluby dochodzą, ale to też skauci, tak? 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc się jeździ. Bo właśnie, jak to wygląda, bo widzisz, nie dopytałam o to, jak wygląda monitoring w klubach męskich, chłopięcych, bo dużo macie dziewczynek, które musicie także weryfikować, monitorować w ligach chłopięcych, młodzieżowych. Tutaj jest pomoc skautów także, tych lokalnych? Jest pomoc skautów lokalnych. Korzystamy z takiego wsparcia wojewódzkich związków piłki nożnej, bo to tak naprawdę w województwach są wszelkiego rodzaju informacje, kto gra w jakiej lidze i czy te dziewczynki grają, jak grają, to w jakich ligach dziecięco-młodzieżowych. Więc stąd bierzemy informacje. Natomiast no, tak jak pokazuje rzeczywistość, to praktycznie większość piłkarek reprezentacji Polski wywodzi się z tego wczesnego szkolenia w piłce męskiej, więc to jest naturalne. Dlatego my poszukujemy te piłkarki właśnie poprzez scouting, poprzez informacje od trenerów, zaprzyjaźnionych kolegów, to różną ścieżką te informacje płyną. Ale ewidentnie ostatnimi czasy to tych informacji mamy naprawdę bardzo dużo. Że nie tylko kluby kobiece, ale też tak. w męskiej piłce. Też z męskiej piłki. Mm-hmm. No przykładem jest przecież Emilia Szymczak, aktualna nasza reprezentantka, która praktycznie do 15 roku życia grała w drużynie i trenowała w drużynie chłopięcej Żaki Dąbie, gdzie powołania wysyłane były do męskiego klubu, do męskiej drużyny, by grała w reprezentacji kobiecej. Więc no to taka charakterystyka, specyfika, ale takowe przykłady są. Mm-hmm.
Bo są różne ścieżki takich karier, czy ścieżek różnych szkoleniowych. Są piłkarki takie, które od samego początku były szkolone w drużynie dziewczęcej. Warunek musi być spełniony, żeby taka drużyna w ogóle istniała i była. Ale, tak, bo jak jest mniejsza miejscowość. Miejscowość 800, tak, 800 Chorzelin. Osób. Tak, Chorzelin. 800 zapamiętajmy to, na, to imię, to, no to, te nazwy właściwie. To naturalnie jest, że taka dziewczynka zaczyna trenować z chłopcami. Ale tak jak swojego czasu jeszcze w Polsce funkcjonowały przy Polskim Związku Piłki Nożnej Akademie Młodych Orłów, stacjonarne, a było ich 27, to muszę przyznać, że w niektórych akademiach właśnie trenowane były zawodniczki, dziewczynki razem z chłopcami. W kategorii Żak, Skrzat, Orlik. Więc w tym układzie to taka podstawa była programowego szkolenia chłopców i dziewczynek w tym samym wieku. I ja uważam, że no to jest ciekawa ścieżka, ciekawa droga. Czy optymalnie najlepsza? No, przykłady są różne, więc no to jest... Trzeba po prostu dopasować do własnych potrzeb. I możliwości. Ile zawodniczek w twojej drużynie jest z właśnie tego szkolenia typowo kobiecego? Że od samego początku do końca trenowały tylko z kobiecymi drużynami. No, bo akurat miałem okazję niedawno analizować tą kwestię. No to tak naprawdę są 4 zawodniczki. To jest ponad 90% zawodniczek wywodzi się z szkolenia chłopięcego, a tylko te 4 to są ze szkolenia od początku dziewczęcego. Mhm. Po prostu klubów męskich jest więcej. Zdecydowanie tak. I trenerzy, którzy dają możliwość tym dziewczynkom, aby mogły uczestniczyć w zajęciach, powodują, że po prostu te dziewczyny mają fajną ścieżkę rozwoju i już mówiliśmy o tym tutaj kilka razy, że w tych zwłaszcza miejscowościach, gdzie ciężko zebrać grupę dziewczynek, to jest idealna ścieżka. Natomiast jeszcze dopowiem, bo tutaj ważny wątek jest. Jak długo trenują w tych drużynach chłopięcych? I tutaj się uwidacznia, tak uwypukla ten wiek około 13 roku życia. Że jest to wiek, gdzie dziewczynki właśnie już schodzą do drużyn, czy wyjeżdżają do tych ośrodków, gdzie kobieca piłka jest, i dalej kontynuując ten proces szkoleniowy. Ale to nie oznacza, że przestają też trenować z chłopakami. Bo w naszej reprezentacji U17 są te zawodniczki takie, które pomimo, że są w klubie kobiecym, to też trenują też i z chłopakami w tygodniu. Słuchajcie, raz albo dwa. Powoli zmierzamy do końca, bo już tutaj kolejny program nas goni. Dzisiaj przez tego tenisa wszystko opóźnione po prostu. Nie mogli szybciej skończyć, no ale to się tak miało. Pewnie tak to wyglądało, że będzie to się toczyło. Jeszcze fajna informacja na koniec z po meczu Barcelona-Atletico w Superpucharze Hiszpanii. Wynik 7-0 to już jakby kwestia osobna. Natomiast to, co działo się po meczu, okładka marki na drugi dzień poświęcona właśnie temu wydarzeniu. I no, zawodniczce Atletico, Asia, która pół roku wcześniej przeszła operację usunięcia guza mózgu, wróciła do piłki. Była zawodniczka Barcelony, teraz już w barwach Atletico. Wtedy nieważny był wynik, piękny gest, piękny obrazek, jak zawodniczki Barcelony podrzucają ją w górę po tym meczu. No ja myślę, że wiele osób super. Oglądając to sięgnęło po chusteczki, bo wiecie, super. Ja też jak na to spojrzałam. Zresztą no, wiemy, jak to leczenie przebiegało. Dosyć dużo było informacji na ten temat, bo Torresilla często się, kiedy miała taką możliwość, pojawiała na meczach. Niesamowite wsparcie i też naprawdę, jak się patrzyło na te obrazki, no to gdzieś tam człowiek jakoś tak rośnie i no te okładki też, jak media doceniły to, że taka sytuacja była, że też piłkarki Barcelony tak podeszły do tego tematu. My podchodzimy do tematu tak, że jeszcze zapraszamy was do licytacji, bo dzisiaj też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kanał sportowy oczywiście dołącza się do tego. Gramy razem z WOŚP. Licytacja, która dotyczy tego, żeby wystąpić w jednym z programów kanału sportowego, więc myślę, że nie lada gratka. Link w opisie do tej licytacji. Cały czas możecie jeszcze wziąć w tym wszystkim udział. A wzięli udział w dzisiejszym programie Marcin Kasprowicz. Bardzo dziękuję, Marcinie. Dziękuję i powodzenia życzymy w tym marcowym turnieju. No, byłoby fajnie zakwalifikować się. Mówię, łączy nas piłka i nie tylko. Dziękuję bardzo. Asia Tokarska, bardzo dziękuję. Kolejny magazyn piłki kobiecej oczywiście za tydzień w niedzielę. Prawdopodobnie też trochę później niż o zwykłej porze. Prawdopodobnie około godziny 16, ponieważ skoki narciarskie, igrzyska olimpijskie. My będziemy z wami pewnie od godziny 16. A więc do zobaczenia, dobrego tygodnia wam życzymy.